Pani Honorata jest nauczycielką i mamą 6-letnich bliźniaków. Walczy z nowotworem jajnika, o którym dowiedziała się tuż po narodzinach dzieci. To życie stale na ostrzu noża, bo jej rak jest równie twardy jak ona sama. Niedawno pojawiła się dla niej nadzieja na życie. Dzięki lekarstwu, które musiałaby przyjmować codziennie, do końca. Każdy miesiąc kuracji to bagatela prawie 30 tysięcy złotych. Lek wprawdzie jest refundowany, ale kryteria, które trzeba spełnić, są tak surowe, że mało kto je spełnia. Wszystko zaczęło się w 2013 roku, rok po urodzeniu dzieci. Miałam zrobione badania kontrolne, ponieważ cały czas byłam pod opieką onkologa, ponieważ jestem z rodziny obciążonej chorobami onkologicznymi. No i nagle te wyniki zaczęły być niepokojące. Co jakiś czas jej powtarzaliśmy i wyniki były coraz gorsze. I w pewnym momencie przyszła taka diagnoza, że to jest właśnie rak jajnika. Byłyśmy w ciąży w tym samym czasie, także cały czas się spotykałyśmy i opowiadałyśmy sobie, jak to będzie, jak będą nasze dzieci już na świecie. A jakiś czas potem, kiedy Honorata urodziła swoje bliźniaki, rzeczywiście poinformowała mnie, że zaczyna się jakieś wznowienie nowotworu, ale to jeszcze wszystko było łagodne. To urodzenie dzieci właśnie to było takim katalizatorem, który spowodował prawdopodobnie tą chorobę. No ale człowiek nie ma wyboru, on musi walczyć, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy te dzieci są jeszcze małe. Te znowy już coraz częściej się pojawiały, coraz trudniej było je leczyć. W sumie ja tych chemioterapii przeszłam bardzo dużo różnych leków wypróbowałam, ale żaden z tych leków nie pozwolił mi jakby na wyleczenie i też nie dał mi dłuższej remisji. Od końca kwietnia przestałam brać chemię i biorę sam Olaparib. No i efekt jest taki, że ja czuję się bardzo dobrze, ja mogę pracować, wychowywać dzieci, normalnie żyć. Żeby ten lek był refundowany, trzeba spełnić szereg kryteriów. Jednym z takich kryteriów jest właśnie mutacja genu. Ja taką mutację mam, no ale nie spełniam innych kryteriów. Musi brać lek, który okazuje się, że działa, natomiast jest niebotycznie drogi. Honorata w tej chwili potrzebuje 800 zł dziennie, to jest 23 tysiące na 28 dni leczenia. Sytuacja jest ciężka, bo pieniędzy jest chyba tylko na 2 miesiące. Także zostały 2 opakowania leku. Wydaje się to takie rzeczywiście niesprawiedliwe, że niektórzy dostają pieniądze na takie lekarstwo. No my nie dostajemy, musimy sami je opłacać. Ja właściwie ten lek przyjmuję tylko dzięki innym ludziom, którzy wpłacają pieniądze na moje konto fundacyjne. Ja mam siłę jeszcze się leczyć i mam siłę, dużo siły, żeby żyć. Ja pracuję, płacę podatki. Nie ma pani niestety. Dzieci wiedzą o tym, że ja choruję. One też nie do końca wszystko rozumieją, ale nawet raz zdarzyło się, że córka zapytała mnie, czy umrę tak wprost. No to są takie trudne rozmowy, ale my nie uciekamy od tych rozmów. Możliwe, że jakoś tam w środku to przeżywają, no ale też jakoś tak przyzwyczajają się, myślę, to są przyzwyczajeni do tego, że coś takiego jest. Komina. Mam to szczęście, że ktoś taki jak Artur się znalazł i chce mi pomóc. Ten bieg bardzo wyjątkowy, ponieważ nie można zgłosić się, zapłacić wpisowego i startujemy. Tylko 4-osobowa komisja na podstawie aplikacji z całego świata wybiera tylko 100 najlepszych osób danego roku. Biegnie tylko 15 Europejczyków. Tylko 4 Polaków w ciągu 40 lat ukończyło ten bieg. No to zaczęło to budzić wyobraźnię. Artur i Honorata, kiedy stają na tej linii startu, oni są otoczeni
kibicami, wszyscy trzymamy za nich kciuki, mają wokół siebie mnóstwo ludzi. Ale potem, kiedy wybiegają na trasę, to zostają sami. I tak na dobrą sprawę walczą sami i cierpią sami. Zagrożenie w Dolinie Śmierci dla życia jest bardzo wysokie ze względu na ekstremalne warunki, wysoką temperaturę, a tym bardziej zagrożenie dla zdrowia. Także ja wystawiam się w zasadzie razem z osobami pomagającymi, z obowiązkowym supportem, a szczególnie ja, wystawiam się na uszczerbek na zdrowiu. Dolina Śmierci określona jest jako jedno z najgorętszych, bądź nawet najgorętsze miejsce na świecie. Tam są warunki ekstremalne. W nocy będzie około 40 stopni. W ciągu dnia od wschodu słońca, od 6 rano do 20, 14 godzin, wszystko już jest w okolicach 50 stopni i w takich warunkach będziemy się zmierzyć z 200-kilometrową trasą. Artur ma daleką drogę do mety, ale chce do niej dobiec. A tu mamy nadzieję, że ta meta, ta odrata jednak nie nastąpi nigdy. Albo będzie jak najdalej. Marzenie? Ja w zasadzie wiadomo, że marzeniem jest wyzdrowieć, chociaż ja zdaję sobie sprawę, że to jest dosyć takie trudne marzenie. Jak to w chorobie, no, czy walczymy, staramy się walczyć i robić co tylko można. Staram się unikać takiego myślenia, że Boże, jak ja bym chciała wyzdrowieć strasznie. Dla mnie jest ważne to, że ja teraz tutaj mogę żyć i dużo rzeczy jeszcze zrobić. Przy mnie będzie support, będą najbliżsi, czyli muszę też pokazać jej, że kiedy są najbliżsi, to wszystko się udaje i ta meta kończy się szczęśliwie. Więc jak ja wrócę, to mój jakiś tam etap się skończy, będę mógł ją uścisnąć, powiedzieć, zobacz, udało się, teraz twoja kolej i teraz ty walcz i wszystko będzie dobrze. National Geographic uznaje ten bieg za najbardziej ekstremalny wyścig na świecie. Z całości tej niezwykłej i poruszającej historii ma powstać film dokumentalny, który zderzy zmagania obu bohaterów, Artura i Honoraty, a także pokaże problemy, z jakimi muszą sobie radzić kobiety chore na nowotwór jajnika. A jeżeli ktoś już teraz chce wspomóc Honoratę, to jest ona podopieczną fundacji Rock and Roll.